Cześć, jesteśmy dzisiaj w Jastrzębiu Zdroju, a powód naszej wizyty jest bardzo prosty. Zostaliśmy zaproszeni przez chłopaków, którzy tutaj organizują w tym roku Puchar Polski, który planowo ma się odbyć 29 maja. No i powiedzieli, żebym przyjechał i zobaczył, co oni tutaj majstrują, także właśnie jesteśmy. No i się przekonamy, na pewno potem też nagramy kółko na rowerze. Zrobię sobie tutaj od razu trening, a na razie idziemy się przespacerować po trasie. Idziemy gdzieś tutaj ich znaleźć. Przy okazji będą dzisiaj urbexowe klimaty. Tego jeszcze nie było, ale taką miejscówę mamy. Obok tego będzie szła trasa. Tu był jakiś stary ośrodek zakładów pracy, nazwijmy to w ten sposób. I tu się działy imprezy. Nawet patrzcie, jaki kominek jest. O. W sumie imprezy się pewnie też dalej dzieją, tylko że już o trochę innym charakterze. No a trasa idzie zaraz koło tego, tutaj będzie start koło tego całego budynku. Teraz jak stąd wyjść? Ach, jakoś wyjdziemy. Tędy wyjdziemy. O, tutaj mamy właśnie człowieka, który to wszystko robi. Znaczy nie sam oczywiście, ale z ekipą. Ale z ekipą. Tu będzie ogólnie miasteczko zawodów i całe to centrum wszystkiego, zobaczcie. No fajna miejscowa, bardzo estetyczna. I tu będą te wszystkie namioty prawdopodobnie, tak? Na tym piachu i naokoło, także no ładnie będzie. I start będzie gdzie? Tak, start jest tutaj. Znaczy tak, tu jest koniec pętli, nie? Będzie start meta, nie? A ruszamy, będzie wygrodzone ustawianie zawodników na tym asfalcie i spięcie się. Aha, i jedziemy w którym kierunku? Jedziemy tam. Tak, no to dobra. Jedziemy w tamtym kierunku. Tu będzie trasa tak sobie, żeby między tymi lampami wchodziła. A, po trawie jakby szła, tak? Dobra. No to fajnie. Chcę tutaj, żeby zostawić ludziom też. No tak, to by będzie dobre. Kibice najważniejsi, wierzymy, że do 29 maja już normalnie będzie można kibicować. Patrzcie, tu jest nawet tężnia jak w Ciechocinku. Kurde, no co oni tutaj w tym Jastrzębiu mają? Nie mam pytań. O, dziura super. No bardzo fajna dziura. Pod warunkiem, że bomby nie ma. Wykopali? Bomba zrobiła? O. Tacy, którzy niszczą, wiesz? Już widzę, że fajny zjeździk będzie. Dokładnie. Jakiś singielek, jakieś takie nawet bandy są. Jakby je trochę poprawił jeszcze może, to by były naprawdę fajne. I hopka przez drzewo. Mała, ale cieszy. No faktycznie są takie, widać pozjazdowe, trochę też takie zapuszczone, ale w sumie wszystko do jazdy, także fajnie. Czyli wywalicie te patyki, tak, wywalimy po prostu. Te patyki, przedłużymy go trochę tam. No i prawidłowo. Znaczy, zrobimy sobie owijkę koło drzewa, wiesz? Aha, i będzie objazd też. Będzie no i fajnie. Gapy są fajne. No a tutaj ciąg dalszy. Troszkę bardziej stromo. Jeszcze ekipa sprzątająca nie dotarła, ale dzisiaj już tam wszyscy ostro pracują, także pewnie to będzie zamiecione. No i generalnie widać, że jest wszystko. I co, i tutaj w prawo? Tu jest opcja skrócenia trasy dla żaków. Aha. Bo tam jest bardzo trudna techniczna, ale trudne techniczne elementy, więc tutaj skracamy po tym po moście i do góry już. Aha, i będzie mniej po prostu tego wszystkiego. No czaję. My idziemy na full opcji oczywiście. Trasa idzie dokładnie. Aha, i potem wrócimy drugą stroną jakby tutaj. Aha. I też przejedziemy przez te obie kładki. Tutaj będzie na wilkach za tym drzewem. Baza, ożył. Tak ciekawie, bo tam mocno ciągnie. Tu jest taki stromy zjazd z takimi progami. 3 albo 4 progi są takie po drodze. No i my tam teraz nie schodzimy, ale... Ale tam potem wam pokażę. Chcesz kurczyki? Tutaj znowu mamy podjazd po prostu z dołu do góry. Też dość stromy. Tak, do góry. I tu znowu się wbijamy w singla. I lecimy po prostu drugą stroną tego wąwozu. No rzeczywiście jest tu tak, że tu jest tak jakby... No tu już jest bardzo stromo w tym miejscu, gdzie stoję.
I tu się trzeba między drzewami zmieścić. Jest taki mały, mały drop, ale jest jednak. O, no właśnie. Ciągnie, ciągnie. Tu jest w ogóle tak troszkę po trawersie, więc też tak ściąga w prawo. I tu jest drugi też taki próg na dół. O, i wypadamy na palety. I tu będzie zawijka za drzewem. A tu drugie palety. I to będzie, kurde, to nie wiem, czy podjeżdżacie to? Tak. No to... No to ciekawe, powiem szczerze, ciekawe, bo tu jest naprawdę mega, mega stromo, także jak będzie było to bieganko. No trzeba mieć rozpęd na pewno, ale to przetestujemy zaraz. Tutaj jest zjeździk i takie trzy wystające bale. Jeszcze jeden dołożymy na pewno. No to jeszcze będzie jeden. Było no jest, kurde, tu jakaś banda. Takie przyjemne singielki. Nie jakieś hardkorowe, ale przynajmniej jest z góry, można się trochę rozpędzić. Są jakieś bandki, są muldy. Chcę zrobić takiego gapa po drogę. O, fajnie, fajnie. Jest lądowanie takie w miarę bezpieczne. No, elegancko. Troszkę go podniesiemy, tak. Tutaj wybierzemy, żeby było równy najazd. Tak, no i patrzcie, jaka będzie fajna hopeczka stąd. Przez ścieżkę, o tutaj. No i fajnie. No i fajnie. O, i zjazd po schodach też jest, proszę. Bardzo. No, to w tym roku może będzie więcej zawodów ze schodami. W Krynicy może będą schody. W Jastrzębiu może będą schody. Widać, bo te liście przykrywają, ale po tych korzeniach, jak jedziesz, to musisz tam odpowiednio koło sobie podrzucić. No widać, widać. Nie. Tu są generalnie korzenie właśnie, tylko że nie widać, bo są liście. Ale o. Są. Są. A potem tam jest taka mega, mega stroma ścianka pod górę, więc tutaj prędkość jest pożądana. Halo ekipa, halo ekipa. No dobra, no to czas na główny element chyba dzisiejszego filmu, czyli zrobimy sobie całe okrążenie na rowerze i startujemy zgodnie z rundą. Tędy będzie szła trasa właśnie po tej trawie, ale będzie szeroko, bo tam dołem też można będzie jechać i tutaj gdzieś sobie wylecimy zaraz na drogę. O właśnie. No i pierwszy fragment jest taki bardzo, bardzo delikatnie pod górę, prawie że płaski, ale jest dość szeroko, także pełni również taką rolę rozbiegówki. Tu będzie tego kawałek, mało ciekawe, ale też jest potrzebne, szczególnie na początek rundy właśnie, żeby chociaż było się gdzie wyprzedzić. Więc to jest taki wstęp. Taką mamy ścieżkę i tak, już wcześniej mówiłem, no w ogóle to jesteśmy w Jastrzębiu Zdroju pod samą czeską granicą, niedaleko Ostrawy, a to jest taki park w samym centrum miasta tak naprawdę, ale jest dosyć taki zapuszczony, może zapuszczone to jest takie brzydkie słowo, ale generalnie w takim dziewiczym stanie. Nie ma tutaj żadnej jakiejś takiej infrastruktury porobionej. Nie ma zabetonowanych ścieżek, jest surowy i bardzo fajnie, bo dzięki temu można tutaj właśnie zrobić trasę i jest tutaj potencjał. No i tutaj nam się nasza taka wstępna rozbiegówka kończy i mamy pierwszy podjazd. Podjazdy tutaj ogólnie są raczej niedługie. Takie w sam raz, dynamiczne, że pozwalają jakby cały czas trzymać tempo. Nawierzchnia to jest taka leśna ściółka. Ja bardzo lubię taką nawierzchnię. Ją znają dobrze wszyscy ci, którzy mieli okazję czasem na Pucharach Czech startować. To jest właśnie taka ziemia wymieszana z igliwiem.
to bardzo fajnie trzyma. Przejazd przez dziurę. To bardzo fajnie trzyma. Jest bardzo przewidywalne, takie miękkie. Opona dobrze to gryzie. No i dzięki temu po prostu fajnie się po tym jeździ, jakieś takie wszelkie zakręty. O. Mamy pierwszy zjazd. Zakręt, zakręt, hopka. Druga hopka i mulda. Ale można polecieć trochę dalej. I tutaj też. Tutaj, jak widzicie, już wszystko ładnie wygrabione. Także nic, tylko jeździć. I wpadamy w najfajniejszy fragment trasy, czyli takie single tutaj wzdłuż tego wąwozu. Najpierw pojedziemy sobie po tej stronie, potem się zawraca i się jedzie po drugiej. Tutaj też są takie króciuteńkie, ale sztywne i mocne podjazdy. Mega interwał. Tutaj nawet się nie myśli o tym, kiedy tętno ci po prostu dobija do ogranicznika. Tutaj troszkę wilgotno na dole, ale bez tragedii. No i kolejny podjazd. Chyba cała trasa jest już wysprzątana. Cała ekipa tutaj dzisiaj pracuje od rana. Wygrabili to wszystko, żeby się dało jeździć. Także przy okazji powiem od razu, że ekipa z Jastrzębia serdecznie zaprasza wszystkich na jakieś treningi, na zapoznanie z trasą. Tak jak już wspomniałem, Puchar Polski tutaj ma się odbyć w sobotę 29 maja, więc jak macie w planie startować, no to dobrze byłoby przyjechać, potrenować. A jak nie macie w planie startować, to i tak fajnie jest przyjechać, zobaczyć, bo trasa jest po prostu przyjemna. Przyjemnie mi się po niej jeździ. Ja w tym momencie jadę już 6. albo 7. kółko. Nie wiem dokładnie, ale co najmniej 5 już zrobiłem wcześniej, też w ramach swojego treningu. I naprawdę fajny tutaj rytm można złapać. Fajne takie flow, jak się, szczególnie jak się szybko jedzie. Bo tutaj nie ma takich ciasnych 180. Drop. Drop. I tu jest mega sztywny podjazd teraz. Bez rozpędu. Ciężko. No, ale tak jak mówiłem, trasa mi się podoba, bo nie ma tutaj właśnie takich jakichś nawrotek, które zmuszają do tego, żeby się praktycznie zatrzymać w miejscu, tylko wszystko jest w miarę płynne i jak się umiejętnie jedzie, to naprawdę można sobie tą prędkość trzymać. A aktualnie jesteśmy chyba na najgorszym podjeździe, chyba najdłuższym na całej trasie. I jego złośliwość polega na tym, że po tym całym takim singlu, po tym wąwozie, który jest mega mocnym interwałem, cały czas jest góra-dół, no to właśnie wyjeżdża się prosto na ten podjazd i człowiek jest już zmachany po tych góreczkach i tutaj jeszcze na dobicie masz więcej pod górę. Ale już jesteśmy na szczycie, także nie ma tragedii. I tutaj takie zakręty. Tutaj widać, że już ktoś dzisiaj skorzystał i sobie przejechał na jakimś motorze. Także mam nadzieję, że tutaj chłopakom i dziewczynom nie rozwalą tej trasy jakieś matołki na krosach. Ale bądźmy dobrej myśli. I zjazd z belkami. Na razie są trzy, banda i gab. Nad ścieżką. Tutaj znowu zakręt. Nawierzchnia jest dość wyboista. Jest po prostu takie leśne podłoże i są takie dołki. Więc nie ukrywam, że na fullu się jedzie całkiem fajnie. I ogólnie tutaj jeszcze by się tam jechało te parę dziesiąt metrów do tej polany. I tam będzie boks techniczny mniej więcej w połowie trasy. Ale ja już sobie daruję, po prostu zawrócę tutaj. I jedziemy dalej.
Tak, więc jak mówiłem, nawierzchnia tutaj miejscami jest dość wyboista, więc na fullu się jedzie fajnie, a myślę, że na hardtailu też będzie fajnie, jakby bez względu na to, jaki typ roweru macie, to się tu fajnie odnajdziecie i będzie się dobrze jeździło. Myślę, że jest to również super okazja, żeby wprowadzić w życie stworzoną przeze mnie, a wymyśloną przez Michała Bogdziewicza, jako koncept skalę trudności tras. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to zapraszam Was do tego artykułu. Tam jest wszystko elegancko opisane. No i ja sobie tutaj pozwolę dać ocenę. I tak, za przewyższenie będzie prawdopodobnie jedna gwiazdka, bo z tego co wiem, tutaj będzie coś koło 100 metrów, ale podobno nieco ponad 100 metrów, więc mamy jedną gwiazdkę na dwie. Za naturalne elementy będzie full, czyli dwie gwiazdki, i jeszcze za coś była gwiazdka, zaraz sobie przypomnę. A tak, i będzie jeszcze gwiazdka za strome ścianki, jedna lub dwie gwiazdki. Tam jest 0 lub 1, więc będzie 1. No i łącznie daje nam to na ten moment 4 gwiazdki na 10. Jednakże z zauważeniem, że na ten moment nie ma jeszcze Rock Gardena, nie ma dropa, ale tutaj organizatorzy planują takie przeszkody wprowadzić. Nie wiadomo, czy w tym roku, być może dopiero w przyszłym, ale plany są dosyć poważne. Pokażę Wam jeszcze za chwilę, gdzie to teoretycznie ma stanąć. I gdyby tu dodać Rock Garden i właśnie wysokiego dropa, no to już będzie gwiazdek 6. Jakby coś jeszcze tam podziubać, a teren ma do tego potencjał, to może być więcej, ale te 4 czy 6 gwiazdek to już jest całkiem w porządku wynik. Generalnie trasa nie jest hardkorowo trudna. To nie jest poziom, nie wiem, Boguszowa Gorcu, Jeleniej Góry czy Wałbrzycha. Ale tak jak już wspomniałem wcześniej, ona ma jedną fajną cechę. Tutaj też jest dobry zjazd. Ta trasa ma jedną fajną cechę, której się nie da zmierzyć w żaden taki sposób sztywny, matematyczny. Mianowicie, mimo tego, że nie jest jakoś mega trudna, to po prostu fajnie się po niej jeździ. To co już wspomniałem wcześniej, ona daje po prostu frajdę z jazdy, bo jest na niej takie flow, można złapać rytm. Te podjazdy nie są za długie, nie doprowadzają do po prostu agonii, jak się jedzie pod tą górę. Nie ma takich chamskich agrawek i po prostu jest fajny rytm. Dlatego mimo, że nie jeździłem na synonimie ze 3 tygodnie, bo nie miałem jak, u mnie było ostatnio mokro, w lesie się nie dało, to dzisiaj siadłem, zrobiłem 2 kółka i po prostu naprawdę mam frajdę z tego, jak tu się po tej trasce jeździ. Mimo, że teoretycznie pod względem trudności ona nie jest jakaś hardkorowa, co czyni ją z drugiej strony bardzo przystępną dla każdego, kto by sobie tu chciał pojeździć, bo po prostu tą trasę myślę, że jest w stanie przejechać każdy, kto chociaż troszeczkę ogarnia. Tutaj nie ma jakichś takich nie wiadomo jakich trudności. Natomiast żeby tutaj jechać naprawdę szybko, no to już się trzeba trochę postarać. I tu jest ta różnica, że po prostu ktoś, kto jeździ słabiej, sobie może jechać wolniej, na spokojnie. A jak ktoś chce zapieprzać, to też może zapieprzać i wtedy jest też mega fan po prostu z tego. Więc na ten moment 4 gwiazdki na 10 z możliwością rozbudowy. I ja tej trasie
subiektywnie od siebie daje również okejkę. Tutaj przecięliśmy drogę i tu jest też fajny taki moment. Są takie górki po prostu, takie leje, przez które się przejeżdża z rozpędu. Tam był jeden i tutaj zaraz będą kolejne. Drugi, trzeci, czwarty, trochę wynosi, piąty największy. I tutaj naprawdę na zmęczeniu to już nogi bolą, żeby to przepchnąć. Tutaj jeszcze zjazd. Palety już są zrobione, ponieważ tutaj jest taki dość podmokły teren na dole, więc już są rzucone palety, żeby cała trasa była przejezdna. No i ostatni jeszcze podjazd przed nami. Ogólnie tak jak już mówiłem, robiłem wcześniej trening i trochę tych okrążeń zrobiłem. Najszybsze udało mi się gdzieś tak w 11 minut i 20 sekund zrobić, więc myślę, że tak na wyścigu elity mężczyzn, no to się będzie jechało właśnie te 11, poniżej 11 pewnie. Także runda dość krótka, szybka, ale jeszcze w granicach normy. Myślę, że zrobię wam segment na Strawie, jeśli go jeszcze nie ma. Po pierwsze, żebyście sobie mogli przyjechać, pojeździć, a po drugie, żebyście mnie mogli pobić i mieć z tego satysfakcję. No i właśnie zrobiliśmy całe kółko, jak widzicie, więc jeszcze raz powiem, że razem z ekipą z Jastrzębia zapraszamy na jazdki, zapraszamy na treningi, na obczajanie trasy. Tomek powiedział mi, że jakieś tam strzałeczki zrobią, ale ogólnie rzecz biorąc tutaj naprawdę ciężko się zgubić. Ja zrobiłem jedno kółko z buta i byłem już w stanie całą trasę przejechać na rowerze bez zatrzymywania, także te ścieżki też są już wygrabione, więc bez problemu można jeździć. Wszystkie jakieś tam linki do aktywności na Strawie, jakbyście sobie chcieli zobaczyć, czy też do tego artykułu ze skalą oceny trasy, podrzucam wam w opisie do tego filmu. No i widzimy się w jakimś następnym materiale. Cześć!